Troszeczkę wstrząsu było, ale wiadomo, że chłodna głowa musiała być zachowana i wiedzieliśmy, że czasami się gra dwie różne połowy i myślę, że tak chyba też zagraliśmy, tak mi się wydaje. Zobaczymy na analizie. Myślę, że ta druga połowa była lepsza i dobrze, że trzy punkty zostały w Kielcach. Dawid Błanik, Korona Kielce. Trener Leszek Oziński powiedział, wszedł Błanik na boisko i zaczęło się granie. No jak tak powiedział, to na pewno cieszy to. Myślę, że pierwsza połowa na pewno nie była dobra w naszym wykonaniu. Gdzieś Polkowice schodziły z rezultatem 0-1 i musieliśmy coś zmienić. W drugiej połowie to było, wyglądało zdecydowanie lepiej i na całe szczęście wygrywamy mecz. Trudno się gra z takimi przeciwnikami, którzy walczą tak de facto o życie, no bo Polkowice o utrzymanie, prawda? No dokładnie, przyjeżdża do Kielc drużyna, która tak naprawdę walczy o życie, bo każdy punkt dla nich to jest bardzo dużo i myślę, że od początku gdzieś było widać, że oni tu nie przyjechali tylko na wyjazd, żeby tylko sobie pojechać, tylko żeby zapunktować. No, na całe szczęście im się to nie udało i my mamy trzy punkty tutaj w Kielcach. Do ostatniej minuty praktycznie twoją stroną tam szły ataki. Wierzyłeś chyba do samego końca, że da się jeszcze odwrócić losy tego meczu? No dokładnie, wierzyłem. Gdzieś tam w drugiej połowie, od początku gdzieś tam stwarzaliśmy sobie tę sytuację. Musieliśmy czekać praktycznie do ostatniej akcji, żeby zdobyć bramkę, no ale takie bramki cieszą mnie najbardziej i wszyscy tutaj są szczęśliwi w Kielcach. No tak, teraz będzie każdy mecz tak wyglądał. Wiemy o tym, mieliśmy dobry początek sezonu. Zawaliliśmy sobie go sami później i teraz wiemy jaki ciężar nas spadł i musimy go utrzymać i jak widać staramy się, robimy co możemy i do ostatniego meczu myślę, że będziemy podchodzić tak samo.